Proszę Państwa, proszę o chwilę ciszy. Przed rozpoczęciem sesji chcielibyśmy z panem burmistrzem podziękować pani wiceburmistrz. Także. Sam panią burmistrz na środek do nas. Chodźcie panowie, młodsi jesteście. Proszę Państwa, pani burmistrz z końcem roku kończy pracę na stanowisku zastępcy burmistrza. Chcieliśmy podziękować serdecznie za te 11 lat. Oczywiście pani burmistrz na rzecz samorządu ziemi kozińskiej, szeroko rozumianej, pracuje lat dużo więcej, bo była także i w zarządzie wcześniejszym, ale także była sekretarzem powiatu, więc ten zakres prac, jakich zaangażowania był dość duży. Myślę, że mieszkańcy my docenimy i pamiętamy to, co pani na rzecz ziemi kozińskiej robiła. Wiemy też, że jest pani osobą aktywną i zaangażowaną, więc z pewnością praca na rzecz naszych mieszkańców będzie realizowana w tej czy w innej formie. Zachęcamy też do współpracy. Życzymy też sił i wytrwałości, bo oczywiście ta działalność społeczna tego wymaga. I zawsze zapraszamy do nas, jest pani zawsze mile widziana. Zapraszamy też do dzielenia się swoimi opiniami. Zawsze jesteśmy otwarci do współpracy, do rozmów. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za te 11 lat pracy na rzecz gminy Kozińce. Dziękuję serdecznie. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiedy rozpoczynałam karierę zawodową, nigdy nie sądziłam, że tak ona się potoczy. Każdy z nas ma marzenia, a znając swój charakter, wiedziałam, że jestem stale poszukująca nowych wyzwań. I po 10 latach pracy w elektrowni, kiedy podjęłam decyzję o przejściu do samorządu, o pracy na rzecz społeczeństwa, nie zdawałam sobie wówczas sprawy, że sprawi mi ona tyle przyjemności, tyle satysfakcji i tyle radości, mimo różnych problemów, które w tej pracy się zdarzają. Zdarzyło się również, że rozpoczęłam pracę w administracji rządowej. Przeszłam wszystkie szczeble, aż po ministerialne, i to doświadczenie przeniosłam do samorządu. Dziękuję, że kiedyś dane mi było pracować z różnymi ludźmi na różnych stanowiskach, ale również z osobami, z którymi współpracowałam, które po pierwsze zaufały mi, po drugie podzieliły się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem, a ja starałam się również być partnerem. Tak też będę czyniła dalej, pełniąc funkcję jednocześnie radnej powiatu, wiceprzewodniczącej powiatu, a także współpracując z państwem na rzecz miasta i gminy Kozienica, całej ziemi kozienickiej, która jest mi bliska. Państwu życzę jak najwięcej satysfakcji, jak najwięcej ciekawych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, rozwoju Kozienic, gminy Kozienice na miarę XXI wieku. Wszystkiego dobrego życzę państwu radnym, państwu w nowym, nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie burmistrza miasta i gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego, radnych Rady Miejskiej w Kozienicach, zaproszonych gości. Panie i Panowie, otwieram trzecią sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Proszę Państwa, informuję, że sesja została zwołana zgodnie z artykułem 20 ustępu 1 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Obecnie stan radnych wynosi 21
1 osób. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych. W związku z tym radni stanowią kworum, zatem Rada Miasta może podejmować prawomocne uchwały i decyzje. Przejdźmy teraz do proponowanego porządku sesji i może ja ten porządek sesji przeczytam. Czyli tak, punkt pierwszy, otwarcie obrad, punkt drugi, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie. 3.1, zmiany w uchwale budżetowej gminy Kozienice na rok 2018, 3.2, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2018-2030, 3.3, w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 3.4, w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 3.5, w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej, 3.6, w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2019, 3.7, w sprawie wdrażania zgodnie w sprawie wyrażenia zgodnie na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozienice położonej w ulicy Tyżyńskiej, 3.8, w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Nowiny, 3.9, w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kozienice w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej, 3.10, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerami 601/4, 602/4 położonej w Kozienicach, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów w części działki oznaczonej numerami 229/2 położonej w Aleksandrówce, 3.12, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów działki oznaczonej numerami 229/1 położonej w Aleksandrówce, 3.13, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów części działki oznaczonej numerami 3224 położonej w Kozienicach i 3.14, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów w części działki oznaczonej numerami 2523 położonej w Kozienicach. Punkt 4, interpelacje i zapytania radnych, informacje. Punkt 5, wolne wnioski. Punkt 6, zamknięcie obrad. Proszę Państwa, czy są jakieś uwagi albo propozycje co do porządku obrad? Proszę bardzo, udzielam głos Panu Burmistrzowi. Szanowni Państwo, chcieliśmy wprowadzić dwie uchwały, punkt 3.15 i 3.16. Z tak zwanej pomocy społecznej Państwo mieli te uchwały na komisjach. A więc pierwszy projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu lata 19-23. I drugi projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Proszę o wprowadzenie tych dwóch punktów jako punkt 3.15 i 3.16 na końcu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proponuję głosowanie nad porządkiem obrad, uwzględniając już zmiany zaproponowane przez burmistrza. Zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o uruchomienie urządzeń. Przypominam, że będziemy głosowali za pomocą urządzeń oraz przez podniesienie ręki, dobrze? Tak jak było ostatnio. Coś tu się nie zgadza. Zobacz, co tam się stało. Którym guzikiem?
Pani Ewo, pani ma tam niezalogowane, pan Grzegorz. No tam kolegów technicy. Możesz pomóc? Może trzeba będzie zresetować jeszcze raz. Proszę Państwa, taka mała uwaga techniczna. Musimy niestety jeszcze raz wyłączyć te piloty. Proszę tym piorunem takim po lewej stronie guzikiem. Wyłączmy go jeszcze raz. Przytrzymując dłużej, tak, przytrzymując dłużej. Wyłączymy. Pojawi się opis off, czyli wyłączyć. Wyłączmy je całkowicie, żeby one zgasły, dobrze? Za chwilę tutaj dostaniemy instrukcję. O, i teraz proszę bardzo, włączamy. Słucham? Po lewej. Tym po lewej wyłączamy. I włączamy. Tym po lewej wyłączamy i włączamy po lewej stronie, tym piorunem. Tylko trzeba przytrzymać. Pana prawa, moja lewa. Nie, no po lewej stronie mam guzik. Taki piorun, który jest, tak? Po lewej piorunem. Po lewej piorunem wyłączamy. I teraz się, no teraz się logujemy. To teraz tym po prawej logujemy. Jeszcze cztery. Mogę tam stać i pokazać. Mogę tam do was podejść? Mogę przejść tam do was? Mamy teraz, wszyscy jesteśmy zalogowani. Proszę bardzo, przypominam, jeszcze raz głosujemy porządek obrad uwzględniony ze zmianami proponowanymi przez pana burmistrza. Także kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki również i naciśnięcie guzika.
Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie guzika. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 19 osób za, zatem zostało przegłosowane przez interpelację, także przechodzimy do porządku. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania nad punktem drugim. Kto jest za przyjęciem obrad z poprzedniej sesji? Proszę, podnosimy również rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 19 osób za, więc punkt drugi został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie uchwały w sprawie punkt 3.1. Zmiany w uchwale budżetowej gminy Kozienice na rok 2018. I poproszę panią skarbnik tak o zreferowanie uchwały. Państwo radni. Projekt 3.1, czyli projekt w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kozienice na rok 2018. Na podstawie wymienionych aktów prawnych Rada Miejska w Kozienicach wprowadza następujące zmiany. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2018 rok o kwotę 24 239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2018 rok o kwotę 263 239 zł. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2018 rok o kwotę 239 000, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie pierwszym zmienia się treść uchwały budżetowej. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody w łącznej kwocie 170 742 890 zł. Bieżące 164 711 836 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 031 054 zł. Punkt drugi. Paragraf pierwszy, punkt drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 181 039 514 zł. Bieżące w kwocie 149 114 850 zł. Majątkowe w kwocie 31 924 664 zł. Punkt trzeci. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustala się w kwocie 24 859 961 zł. Paragraf 3. W wyniku zmian wprowadzonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok. Wydatki inwestycyjne gminy Kozienice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W wyniku zmian wprowadzonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok. Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałem tutaj powiedzieć, że wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie tą uchwałę, natomiast czy są jakieś uwagi albo propozycje do tutaj tej uchwały? Proszę bardzo, pani Alicja. Przy uchwale budżetowej w załączniku nr 3 wydatki inwestycyjne w dziale 600 w paragrafie 60-50 jest pozycja
PT budowy ulicy Ogrodowej w Kozienicach. Ja powiem tak, ja na komisji już się wypowiadałam negatywnie do zdjęcia. Jest tu pozycja, gdzie się zdejmuje kwotę 89 tysięcy złotych. Ja jestem przeciwna takiemu rozwiązaniu sprawy. A dlaczego? Bo uważam, że jest to ważny interes mieszkańców, mieszkających przy ulicy Ogrodowej. Tłumaczenie, że mało tam osób mieszka, czy droga zostanie zniszczona podczas budowy następnych domów, to jest dla mnie kuriozalne tłumaczenie ze względu na to, że budowa była elektrowni Kozienicy i droga do Wilczkowic była położona i nikt asfaltu nie uszkodził, a nie takie tiry chodziły ze sprzęt i sprzęt. No dobrze. Zdarza się. Panie burmistrzu, zdarza się, rozumiem. I ciężki sprzęt chodził i nikt drogi nie uszkodził, dlatego takie tłumaczenia to są absurdalnymi tłumaczeniami, uważam. Wiem, że przetarg na tą ulicę się odbył i panie burmistrzu, mam do pana pytanie, dlaczego nie podjął pan czynności związanych z rozstrzygnięciem tego przetargu? Dlatego, no właściwie to teraz zadam pytanie, bo ja będę przy tej uchwale głosowała przeciwko, bo uważam, że zresztą kiedyś interweniowałam, panie burmistrzu, bo ludzie do mnie zgłaszali się, że podczas roztopów ta droga jest w takim stanie, że tam nie może nawet dojechać karetka pogotowia. I zdjęcie teraz tych środków, uważam, że to jest pierwszy krok do zdjęcia zadania. I jestem przeciwna takim rozwiązaniom. My powinniśmy budować, a nie zdejmować inwestycje. Dziękuję, panie burmistrzu. Czekam na tą odpowiedź. Pytanie może pani sprecyzować? Ja to pytanie, panie burmistrzu, zadałam. Dlaczego nie podjął pan czynności związanych z rozstrzygnięciem przetargu, pomimo to, że przetarg się odbył? Dziękuję. Przetarg, czynności są podjęte, natomiast rozstrzygnięcie przetargu będzie, jak go podpiszę. Przetarg jest w trakcie. Dlaczego tak? Proszę państwa, tak jak mówiłem pani na komisji, będziemy rozpatrywali sprawy ze względu na pewną efektywność. Po pierwsze, inwestycja musi służyć jak największej liczbie mieszkańców. Po drugie, w pierwszej kolejności inwestycje, które są dofinansowane środkami z zewnątrz, żebyśmy to realizowali w ten sposób. Po trzecie, patrzymy na etap zaawansowania pracy, bo ewentualne wstrzymanie lub cofnięcie inwestycji wiąże się z pewnym odszkodowaniem, jeżeli jest podpisana umowa lub jest realizowana inwestycja. I państwo będziecie decydowali w projekcie budżetu. Są pewne inwestycje, które były składane wnioski o dofinansowanie, które być może dostaniemy, nie ma ich w budżecie i trzeba będzie znaleźć na to pieniądze. Tak jak mówiłem, zadłużenie z 55 milionów, nie będziemy się starali go podnosić, więc musimy poczynić pewne działania w zakresie inwestycji, które są. Państwo już podpisaliście umowy na przyszły rok na cały budżet prawie. Jako Rada upoważniliście burmistrza, poprzedni burmistrz to podpisał. I my mamy, że tak powiem, stan zastany. I musimy na niego reagować w miarę możliwości, w miarę posiadanych środków. Dlatego będziemy reagowali. Jak państwo zdecydujecie przy uchwalaniu budżetu i przy jego zmianach, to będzie dyskutowane na sesji budżetowej. Na dzień dzisiejszy realizujemy to, co mamy w tej chwili. I to, co pani skarbnik zaproponowała. Proszę bardzo, pan Edward Łukowski. Pani radna, ja się nie zgodzę z tym, że wybudujemy drogę, później będą budowane domy i nawierzchnia się nie zepsuje. Ja panią zapraszam na ulicę Dębową, gdzie była modernizacja ulicy, na ulicę Brzozową, gdzie była modernizacja ulicy Dębowej robiona. Przy wywrotkach 40-tonowych, wożeniem tłucznia, proszę panią, znowu gmina musi ponieść dodatkowe środki. Wszystkie studzienki zostały zniszczone. Wszystkie. Pisma są, proszę sobie sprawdzić, jak również bloczki, które się zapadły. To jest 40 ton. I to samo będzie, powiedzmy, przy tej drodze i każdej jednej innej drodze. Ja jeszcze przypomnę pani, bo nie wiem, czy pani była radną, jak budowaliśmy ulicę od ulicy Ździczów do Opatkowic.
również identyczna sytuacja była. Budować, budować, budować. Tak, tylko że nie było mediów. Ja niektórych radnych po prostu tłumaczyłem radnym, że najpierw zróbmy wszystkie media, później zrobimy tą nawierzchnię. Jest do dnia dzisiejszego, pięknie służy. Każdy jeden budowniczy i budowlaniec pani to samo powie. Ja na swojej ulicy mam to w praktyce. Czekam do wiosny, bo te studzienki muszą być poprawione. Beton się wykruszył, dookoła bloczki się zapadły. Ale nie w temacie mówię. Po prostu, ja tylko pani tłumaczę to, co może się wydarzyć, proszę panią. I co, i pani narazi z powrotem gminę na koszty dodatkowe? Przepraszam, panie Pułkowski, przepraszam. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no myślę, że taka dyskusja tutaj, jaka nam się wiązała, to chyba nie ma sensu. Myśmy to przerabiali już na komisjach naszych, tak? Poruszaliśmy te sprawy związane właśnie z tą drogą i z wieloma innymi inwestycjami na komisjach, więc ja bym proponował przejść do głosowania nad uchwałą zmiany. A pani przewodnicząca Malec jeszcze, proszę bardzo. Ale ja byłam przed przewodniczącą. Proszę bardzo, pani Alicja, w takim razie przepraszam. Pani wice, a nie wizma, przewodnicząca. Panie Pułkowski, ja mówię o tym, co jest po prostu zrobione, bo widzę, że nie ma pan rozeznania, mówiąc o temacie, bo akurat media są tam zrobione. W związku z tym, jak się o czymś mówi, to należy to sprawdzić i dopiero wypowiadać się w temacie, a nie mówić na przykładach panu nieznanych. Więc ja powiedziałam, że uważam, że jest to zły kierunek. Poza tym środki w budżecie na WPF-ie są zapewnione i nie rozumiem takiego postępowania. Będę głosowała przeciwko. Proszę bardzo, pani Malec. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mimo iż rozmawialiśmy na komisji o przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruda, to no nie chcę tutaj dłuższej dyskusji na ten temat rozwijać, ale jednak wiem, że niepokoją się mieszkańcy tym zdjęciem 100 tysięcy złotych, bo to jest znaczna kwota. Chciałabym po prostu tylko zapytać o to, czy ta inwestycja nie jest zagrożona, czy wszystko przebiega zgodnie z planem i nastąpi realizacja. Dziękuję. Idzie wszystko zgodnie z planem, tam były wprowadzone pewne, burmistrz techniczny, udogodnienia, bo było pewne zagrożenie, że przepusty są za niskie, że woda może uszkodzić drogę w trakcie prac. Zostały poprawione i są realizowane zgodnie z projektem. Proszę bardzo, pan radny Pawlik jeszcze. Panie burmistrzu, otrzymaliśmy pismo od wykonawcy odnośnie przebudowy drogi w miejscowości Ruda. I tutaj pisze rozbiórka mostu. Którędy mieszkańcy będą jeździć, jak tego mostu nie będzie? Proszę pana burmistrza Pułkowskiego o krótką informację. Dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o sytuację przy moście w Rudzie, chciałem państwa poinformować, że tak zwany bypass i objazd jest zabezpieczony przy moście w Rudzie. To, o czym przed chwilą powiedział pan burmistrz Kozłowski. Zostały udrożnione w tej chwili przepusty na przeprawie tymczasowej i nie ma żadnego zagrożenia, że przejazdu nie będzie. W najbliższych dniach podwykonawca czy wykonawca prac zabezpieczy cały teren znakami drogowymi, informując, że ta droga będzie przez most nieprzejezdna. Będzie oznaczenie, w które miejsce należy się udać. Patrząc w kierunku miejscowości Ruda, to jest od mostu, trzeba skręcić w lewo i objechać po prostu ten most, nadrabiając około 80-100 metrów i tam żadnego problemu z przejazdem nie będzie. Także jeszcze pragnę państwa poinformować i również to jest informacja do przekazania dla mieszkańców Rudy i okolicznych miejscowości, że prawdopodobnie do połowy stycznia ten most będzie funkcjonował, a następnie nastąpi rozbiórka plus palowanie, czyli rozpoczynamy fizycznie pracę na moście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, w takim razie teraz już przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie guzika. Proszę bardzo, kto jest przeciw?
bardzo, jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przepraszam, ktoś się wstrzymał, bo ja nie widziałem niestety. Ktoś... O, tam jest pan, dobrze. Tak, czyli przy jednym głosie wstrzymującym, jednym przeciw, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu, do uchwały 3.2, zmieniająca ustawę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2018-30 i również proszę panią skarbnik o zreferowanie. 3.2, czyli uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2018-2030. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale 38 łamane na 350 łamane na 2018 Rady Miejskiej w Kozienicach dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa gminy Kozienice na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozienice na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2018 roku. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi co do uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Już nie widzę. Dziękuję. Nie działa. Może pan techniczny podejść, zobaczyć? Już poszło. O, już poszło. Już poszło. Przepraszam, mógłbym wiedzieć, kto się wstrzymał, bo jak pytałem. Aha, pani, tak? Dobra, czyli pani Alicja Kordula się wstrzymała od głosu. Także uchwała została przyjęta. Dziękuję, pani skarbnik. Proszę państwa, przechodzimy do uchwały 3.3 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. I tutaj zapraszam panią Sylwię Wąsik, dyrektora wydziału. A, pan burmistrz, przepraszam bardzo. W takim razie pana burmistrza. Podstawa prawna do uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynika z ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kwestie te są uregulowane w zapisach artykułu 8 ustawy o zmianie. Informacyjnie w roku 2016 gmina Kozienice miała zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 kwietnia 2006 roku regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmiana zapisów w nowym regulaminie wynika z potrzeby dostosowania tegoż regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów, czyli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Projekt regulaminu przedłożony państwu był opiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 roku Wody Polskie pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt regulaminu. I w zasadzie tyle komentarza z mojej strony. Regulamin był przez pana prezesa Roberta Wojcieszka omawiany na posiedzeniach komisji. Także tyle w temacie. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi co do uchwały?
Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Jeszcze raz mógłbym zobaczyć. Nie ma sprzeciwów. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W takim razie uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo, uchwała w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odbioru ścieków. Proszę bardzo również pana burmistrza o przedstawienie uchwały. Dziękuję. Podstawą prawną jest artykuł 24 ustawy, ustęp 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zapisy tego artykułu mówią i stanowią, że Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców świadczonych usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Proponowany poziom dopłat jest na poziomie stawek z 2018 roku. Uchwała z dnia 26 lipca 2018 roku określała dopłaty dla taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 grudnia 2018 roku. Te wysokości dopłat dla odpowiednich grup taryfowych przedstawiałem Państwu na posiedzeniach komisji. W projekcie budżetu na rok 2019 zarezerwowano na dopłaty kwotę w wysokości 6 850 000 zł, z czego na wodę 2050 000, na ścieki 4 miliony 800. Informacyjnie Kozienicka Gospodarka Komunalna posiada taryfę na zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 21 czerwca 2018 roku. Jest to decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym tutaj powiedzieć, przypomnieć, że projekt został zaopiniowany pozytywnie przez 4 komisje. Jedna komisja zaproponowała skrócenie tego okresu obowiązującego taryf do 30 czerwca 2019 roku. Jednak w związku z tym, że wniosek pierwotny był dalej idący, będziemy głosowali, proszę Państwa, nad tym na cały rok. Dobrze? Budownictwa komisja akurat, tak. W takim razie przechodzi... A, właśnie pytania. Proszę bardzo, pan Igor Czerwiński, pytanie. Panie przewodniczący, chciałbym skorygować pana wypowiedź, bo Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska również głosowała ten wniosek i wniosek uzyskał akceptację komisji. Także dwie komisje głosowało za skróceniem okresu do 30 czerwca. Nie, panie burmistrzu, 3 było za i poszło pełny okres. Normalne, tak jest w protokole z komisji. Jak pan ma protokół przed sobą? Panie burmistrzu, chciałbym panu powiedzieć, że za poprawką głosowało 3, 2 wstrzymujących. Czyli przeszła. Nie, propozycją burmistrza głosował pan. Za poprawką, nie, poprawką zgłoszoną przez członka komisji. Proszę państwa, czytam protokół z komisji. Za 4. 1 wstrzymujący za uchwałą zaproponowaną przez burmistrza. Taka jaka była, dostaliście do porządku sesji. Panie burmistrzu, czy pan widzi tam mój podpis pod tym protokołem? Ja byłem na tej komisji, panie przewodniczący. Ja jej przewodniczyłem. Dobrze, i dlatego wiem, że jest protokół zrobiony. Więc wyszło tak, możemy zapytać innych członków. Pan Wojcieszek głosował za, bo wiem, bo byłem też. Pan Gregorczyk za. Więc... Pewny pan jest tego? Tak, oczywiście. A może pan spytać pana Gregorczyka, jak głosował? Tak. Dokładnie. Za projektem uchwały, tak jak przedstawiony był do sesji, proszę państwa. Panie burmistrzu, za projektem uchwały głosowało 4 za, 1 wstrzymujący. Tak jest. Natomiast wcześniej procedowaliśmy poprawkę do 30 czerwca 2019 roku i za tą poprawką głosowało 3
członków komisji, wstrzymujących było 2. Proszę Państwa, nie ma żadnych takich zapisów w projekcie, przepraszam, w porządku z protokołu z komisji. Nie było takiego głosowania. Coś się panu przewodniczącemu mogło pomylić. Niemniej, niezależnie jak głosowali, głosuje Rada i Rada będzie. Panie burmistrzu, chciałbym panu przypomnieć, że pan nie brał udziału w pracach komisji. Przypomnę, że byłem. Nie wiem, o czym pan myślał. O tym, co pan robi, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Uchwałę głosujemy tak, jak było w tym. W tym, proszę państwa, wydaniu, które mieliśmy do sesji, nie skracamy tego do dnia 30 czerwca 2019 roku, tylko ten projekt dalej idący na cały rok głosujemy. Także dobrze? Proszę bardzo, panie Karol. Panie przewodniczący, chciałbym zgłosić poprawkę. Zgodnie z decyzją Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, by w paragrafie 5 zmienić termin obowiązywania uchwały z do dnia 11 stycznia 2019 roku, przepraszam, do dnia 31 grudnia 2019 roku na 30 czerwiec 2019 roku. Ale panie radny, ja nie mam takiego wniosku. Wnioski. Proszę państwa, przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem dalej idącym, niezależnie jakie będą zgłaszane. Głosujemy na cały rok. Jeżeli nie przejdzie, będziemy głosowali inne. Tak. Proszę państwa, w takim razie zarządzam. Panie przewodniczący. Przewodniczący komisji składają wnioski, które wynikają z obrad komisji. Takie wnioski, z tego co słyszę, dzisiaj są 2. Jeden wniosek padł z Komisji Budownictwa, który też jest potwierdzony, tak, że Komisja Budownictwa głosowała o skrócenie tego terminu. Komisja Rolnictwa również. W związku z tym uważam, że powinniśmy głosować poprawkę. Proszę państwa, działamy w trybie artykułu 67 statutu, głosujemy wniosek dalej idący, zarządził przewodniczący. I tyle. Jako wniosek dalej idący przedstawił opinię komisji w tych. Panie burmistrzu, jeśli można, panie przewodniczący, przepraszam. Dalej idącym wnioskiem według mnie jest wniosek składany przez komisję, który skraca ten termin, a nie ten, który go wydłuży. Panie radny, ale o tym, który wniosek idzie dalej, decyduje przewodniczący zgodnie ze statutem. I zdecydował, tak? Paragraf 67. Pan ten statut uchwalał, nie my. Zgodnie z paragrafem 67 ust. 2, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga przewodniczący. Przewodniczący, nie radny. Przewodniczący zarządził, że głosujemy wniosek roczny jako dalej idący, bo będzie obowiązywał na cały rok, a nie na pół. I na tym będzie polegało to głosowanie. Można? Ja myślę, że nie mamy się co dalej rozczulać. Zarządzimy głosowanie. Jeżeli nie przejdzie, no to będziemy mieli, proszę państwa. Jedno zdanie. Nie, proszę państwa, nie będziemy, bo to moglibyśmy w nieskończoność sobie tutaj, że tak powiem, się kłócić, dyskutować i tak dalej. Także. Panie przewodniczący, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Panie przewodniczący, jeszcze można. Radny na sesji może mówić, ile chce. Chyba, że padnie wniosek o skrócenie dyskusji i nie pan o tym decyduje. Proszę o tym pamiętać. I tu się pan myli, zgodnie z zmienionym statutem przewodniczący może tutaj przerywać i uznać, że dyskusja nie ma sensu i zarządzić głosowanie. I to zrobił. Przewodniczący. Państwo ten statut uchwaliliście. Proszę państwa, w takim razie, no cóż, przechodzę do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za? Panie przewodniczący, szanowni państwo, no czytajmy artykuł 67. 67. Pierwotną uchwałą jest uchwała przygotowana przez pana burmistrza. Natomiast wnioski są zgłaszane z komisji. I teraz przewodniczący, jeśli jest tych wniosków wiele, to przewodniczący rozstrzyga, który z tych wniosków jest najdalej idący z tych wniosków. Natomiast nie mówimy o pierwotnej
projekcie uchwały. Więc poprzednie komisje głosowały na roczne też. Nie, nie, nie. Tamte komisje nie zgłosiły żadnego wniosku. Żadnego. I teraz rozstrzygając wniosek Komisji Gospodarki, załóżmy, i rolnictwa, bo są tożsame, odrzucając go, przechodzimy do głosowania uchwały pierwotnej. No, to jest normalne. Panie przewodniczący, panie radny, jeżeli jest coś nie tak, to myślę, że izba, znaczy organ kontrolny, prawda, jest nad nami, mamy RIO, mamy wojewodę. Jeżeli będzie coś nie tak, myślę, że będziemy to rozpatrywać przez wojewodę, przez RIO. Natomiast teraz przechodzę do głosowania nad wnioskiem daleko idącym, tak jak powiedziałem, czyli tym na cały rok. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciwny? Tak, całą uchwałę głosujemy. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz proszę. Dziękuję bardzo. Widzę 15 głosów za, 1 przeciw, 3 osoby się wstrzymało, także projekt uchwały zostaje przyjęty. Proszę bardzo, kolejna uchwała, uchwała 3.5 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej. Tutaj proszę dyrektora Szafrana o zreferowanie ustawy. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej. Na podstawie wymienionych aktów prawnych ustala się przebieg, nowy przebieg drogi gminnej o numerze 170512W zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Szanowni Państwo, w roku bieżącym wybudowaliśmy odcinek drogi od Janikowa w kierunku do lokali socjalnych. Na tą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jednym z warunków jak gdyby rozliczenia tej dotacji jest zaliczenie tego odcinka do kategorii dróg gminnych. Wybraliśmy formułę najprostszą, jaka jest możliwa, zmieniając przebieg istniejącej drogi obok tej drogi, dlatego podajemy Państwu tutaj taką uchwałę pod propozycję, pod rozwagę. Kwota dotacji z tej inwestycji to jest około 245 000 zł. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi co do uchwały? Nie, w takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A pan Marek? Pan Marek będzie bez, proszę bardzo. Proszę bardzo, 18 za, więc projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 3.6 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2019. I proszę pana kierownika ośrodka profilaktyki uzależnień o zreferowanie uchwały. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, pragnę przedstawić projekt numer 3/6 uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018, pozycja 994 i pozostałe, w związku z artykułem 4.1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku, wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 487 i pozostałe, uchwala się, co następuje. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Projekt tej uchwały, tego programu jest zawarty w załączniku. Omawialiśmy to na wszystkich komisjach. Wszystkie komisje, jak pamiętam, dały pozytywną akceptację dla tego projektu. W związku z powyższym proszę o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przechodzimy nad głosowaniem. A przepraszam, czy są jakieś pytania co do uchwały? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy nad głosowaniem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Czyli mamy przyjętą uchwałę jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, 3.7. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozienice położonej w Wólce Tyżyńskiej. Proszę panią Wąsik, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska o zreferowanie ustawy. Uchwały, przepraszam. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Projekt uchwały o roboczym numerze 3.7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozienice położonej w Wólce Tyżyńskiej. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kozienice położonej w Wólce Tyżyńskiej o powierzchni 741 m2 oznaczonej numerem działki 33/3, dla której prowadzone jest przez Sąd Rejonowy w Kozienicach księga wieczysta. Tu mamy numer księgi. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została omówiona na komisjach, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania co do uchwały? Są. Pan Gogacz, proszę bardzo. Pan radny Gogacz. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Jest do tej uchwały dopisać trzy słowa. Po słowach wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, dopisać trzy słowa w drodze przetargu nieograniczonego stanowiące własność i tak dalej. Aczkolwiek wynika to z przepisów prawa, że nieruchomości sprzedawane są w drodze. Właśnie. Jednak radni, żeby zgłosili taki wniosek z uwagi na to, żeby to nie budziło kontrowersji. Sądzę, że to nie przeszkadza uchwale, że po prostu z tą poprawką tych trzech słów w drodze przetargu nieograniczonego po słowach, czyli wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, dodawane jest w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiące własność i tak dalej, i tak dalej. Ma pan rację, panie przewodniczący, że zasadą jest przetarg nieograniczony, więc jeżeli miałoby być bezprzetargowo, musiało być wyraźnie zapisane. Aczkolwiek ten zapis tak niczemu nie szkodzi, jeżeli to państwu czyni sytuację jasną, to oczywiście możemy to dopisać, bo będzie to w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję. Zgodnie z ceną, jakby, prawda, którą określi rzeczoznawca. Przepraszam, panie przewodniczący, proszę o głos odnośnie zgłoszonej poprawki. Ja chciałbym wskazać, iż takie dopisanie może skutkować nieważnością uchwały z tego względu, że takie dookreślanie, w jaki sposób ma być przetarg, było już kontrolą wojewody i wskazał, że jest to kompetencja organu wykonawczego, a nie rady. Stąd też uprzedzam, że wprowadzenie takiej zmiany może skutkować nieważnością uchwały. Dziękuję. To znaczy, tutaj pan mecenas miał tą rację, że czasami wojewoda tak podejmuje, bo to jest jakby zapis wynikający z ustawy, tak? Zasadą jest przetarg nieograniczony i nie, czasami wojewoda zwraca uwagę, żeby się nie powtarzać. Ja tutaj mówię, że będziemy to robili przetargiem nieograniczonym, więc też to robię w sposób publiczny. Natomiast bezprzetargową mógłbym sprzedać tylko, jeżeli państwo byście wyraźnie na to wyrazili zgodę, tak? Na sprzedaż bezprzetargową czy na dzierżawę i tak dalej. Więc tak czy owak będzie przetarg nieograniczony, więc może jeżeli z tego względu, jak pan radny by wycofał tą poprawkę. Panie przewodniczący, to wiadomo, o co chodzi, że tu chodzi o sprzedaż, wiadomo, w przetargu, to w tej sytuacji, jeżeli ma to skutkować unieważnieniem i możliwością, wycofuję tą poprawkę. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim, o, proszę bardzo, pani radna Kordula. Ja chciałam zapytać, bo tutaj w tych uchwałach jest dowolność taka do 10 lat, tak? Nie, to nie te uchwały są, to nie ta uchwała. To jest
Proszę bardzo, pan Pawlik. Proszę włączyć mikrofon. O, już jest. Panie burmistrzu, może pani dyrektor odpowie. Ta działka jest przy kanale Gniewoszowskim i czasami jest koszony, pogłębiany. Czy będzie dostęp do tego kanału, jeżeli zajdzie taka potrzeba? Mogę ja odpowiedzieć. Szanowni państwo, przed przedstawieniem państwu uchwały o przeznaczeniu jej do przetargu uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy była opiniowana przez Wody Polskie również. Nie widzieli przeciwwskazań, żeby działka mogła być przeznaczona pod zabudowę budynku jednorodzinnego. Dziękuję bardzo. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Czyli projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Proszę państwa, kolejna uchwała 3.8. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Nowiny. I tutaj również proszę panią dyrektor o zreferowanie ustawy. Szanowni państwo, uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Nowiny na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Drogą wewnętrznym zlokalizowanym w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice, położonym na działkach wymienionych poniżej, po niższych ustępach stanowiących własność gminy Kozienice za zgodą burmistrza gminy Kozienice nadaje się następujące nazwy. Punkt 1. Droga wewnętrzna położona w Kozienice, na działkach ewidencyjnych numer, wymienione numery działek, nazwa ulicy Wesoła. Droga wewnętrzna położona na działkach ewidencyjnych wymienione numery działek, nazwa ulicy Wygodna. Droga wewnętrzna położona na działkach ewidencyjnych wymienione, nazwa ulica Urocza. Droga wewnętrzna położona na działkach ewidencyjnych wymienione działki, nazwa ulicy Przyjazna. Droga wewnętrzna położona na działkach ewidencyjnych numery wymienione działek, nazwa ulica Zgodna. Droga wewnętrzna położona na działkach ewidencyjnych numery działek wymienione, nazwa ulica Radosna. Droga wewnętrzna położona na działkach ewidencyjnych, wymienione działki, nazwa ulica Sąsiedzka. Paragraf 2. Przebieg ulic wskazany w paragrafie 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ten projekt uchwały był omawiany na komisjach. Przedstawiliśmy państwu dokumenty, wniosek społeczności miejscowości Nowiny o nadanie tych nazw. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania co do uchwały? Proszę bardzo, pan radny Ptaszek. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, chciałbym jedno pytanie co do tej uchwały. Czy koszty tych mieszkańców, co już mieszkają przy tych ulicach w związku z jakimś przemeldowaniem, wymianą dowodu, to wszystko są koszty mieszkańców. Szanowni państwo, odnośnie nazw tych ulic i nazwania ulic, mając pełną świadomość, mieszkańcy, szczególnie mieszkańcy tych ulic wnioskowali, ponieważ wszystkie domy na poprzecznych tych ulicach, między ulicą Zwoleńską a ulicą Gościnną, mają ci mieszkańcy ponumerowane do ulicy Gościnnej. Jest to dla nich bardzo problematyczne i skomplikowane. I głównie wniosek popierany przez całą społeczność sołectwa Nowiny był skierowany od tych mieszkańców. Jak najbardziej mają świadomość, że te dokumenty będą zmuszeni zmienić, ale są przekonani, że im to ułatwi jednak meldunek, ułatwi taki dostęp do tych ich adresów. Ja tylko dopowiem, że teraz dowody już nie mają meldunku, więc duża część nie będzie miała tego problemu, bo w nowych już nie ma, prawda? Tak, inne rzeczy oczywiście. Może część. Proszę bardzo, czy jakieś jeszcze mamy inne uwagi, pytania? Nie ma, to przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Mamy uchwałę przyjętą jednogłośnie. Dziękuję, pani dyrektor. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały 3.9 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kozienice w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. Proszę pana burmistrza o zreferowanie ustawy. Szanowni państwo, projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kozienice w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się panią Sylwię Wąsik na przedstawiciela gminy Kozienice w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na okres kadencji 2018-2023. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jak pan przewodniczący pozwoli, dwa słowa wyjaśnienia. Przedstawicieli mamy dwóch, z mocy ustawy jest burmistrz i rada uchwala czy wyznacza drugiego, tak? Do tej pory była pani Sylwia, jakby prowadzi całą tą sprawę od strony urzędowej, całej dokumentacji, bo w skład związku wchodzą pozostałe gminy powiatu kozienickiego. One w zasadzie tylko przyjeżdżają tutaj na zebrania, jeżeli się odbywają. Całą dokumentację prowadzimy my, pani Wąsik, no i realizowała to do tej pory w sposób rzetelny, solidny. Wójtowie byli zadowoleni, więc zaproponowałem Wysokiej Radzie, żeby ten przedstawiciel został także na kolejną kadencję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Jakieś uwagi? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli mamy przyjęty jednogłośnie. Proszę bardzo, przechodzimy do uchwały 3.10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów części działek oznaczonej numerami 601/4 i 602/4 położonych w Kozienicach. Proszę bardzo, pani dyrektor. Szanowni państwo, projekt uchwały o numerze roboczym 3.10. Omawiamy uchwałę, projekt uchwały, który był przedstawiany na komisjach i który został państwu doręczony na komisjach, jak również teraz otrzymali państwo projekt tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działek oznaczonych numerami 610/4, 602/4, 601/4, 602/4 położonych w Kozienicach. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z części działek położonych w Kozienicach przy ulicy Hartowej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 601/4, 602/4 o łącznej powierzchni 2000 m2 z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do lat 10, do 10 lat. Paragraf punkt 2 zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionego gruntu w dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu. Tak, proszę bardzo, oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni państwo, w kwestii pewnych wyjaśnień tak by do serii tych uchwał. Państwo dostaliście w pierwotnej wersji troszkę inne brzmienie tej i kolejnych. Natomiast w trakcie komisji złożyłem taką autopoprawkę, aby to było na okres do 10 lat, wszystkie uchwały. Oraz ten paragraf 1 ustęp 2 wtedy wchodzi, prawda, zwalnia się. Dlaczego? Z paru powodów. Po pierwsze, mieszkańcy, kiedy dowiedzieli się, że jest taka możliwość, zaczęli się zwracać do nas ze względu na okres krótki telefonicznie, bo do tej pory nie mieli, zazwyczaj na okres dłuższy niż 3 lata chcieli. Po drugie, z tego co mówił pan mecenas, orzecznictwo idzie w tym kierunku, że gospodarka mieniem zgodnie z ustawą należy do kompetencji burmistrza i to jest zasada, natomiast są wyjątki. I przekraczanie zwykłego zarządu należy do rady, tak? Wyraża rada zgodę. I państwo wyrażacie zgodę i określacie okres. Natomiast ten okres jest elastyczny, dlatego że to określa później umowa. Osoba może mi w trakcie na przykład powiedzieć, że przepraszam, ale
chce na 7, nie na 10, a ja mam na 10 sztywno i wtedy mam problem i tak jak mówił pan mecenas, coraz więcej organ nadzoru takie uchwały stwierdza ich nieważność, uchyla lub zmienia. Będziemy się starali, tu mam apel też do mieszkańców, że jeżeli Rada oczywiście wyrazi zgodę, będziemy te działki zbywali. Bo to jest, powiem Państwu tylko taka biurokracja, żebyśmy co 3 lata ludzi ganiali, żeby pisali podanie do burmistrza, do Rady i co 3 lata się prosili o kolejne przedłużenie, o kolejne. Z drugiej strony to też hamuje rozwój, bo mam tam takie osoby, które prowadzą działalność i one mówiły w sposób jasny. Chciały na przykład ubiegać się o pieniądze na rozbudowę danej firmy, zatrudnienie osób, ale wiadomo na przykład jak z lokalnej grupy musi być okres trwałości, czyli muszą na 3 do 5 lat zobowiązać się w chwili składania wniosku, że okres trwałości będzie utrzymany. Natomiast mając umowę na 3 lata nie mogli przystąpić i te pieniądze wypływały poza teren naszej gminy. Te osoby także zwracały się teraz, że podejmą trud złożenia wniosku do LGD lub do innych podmiotów realizujących dotacje unijne, jeżeli tylko będzie taka możliwość, ale chcą mieć możliwość też zawarcia tej umowy na dłuższy okres lub nabycia tego mienia. Więc jeżeli Wysoka Rada będzie wyrażała zgodę, to będziemy dążyli do tego, aby ci mieszkańcy, którzy chcą, te kawałki 40, 50, 100 metrów różne są, tak? Żeby je nabywali oczywiście i rozwijali swoje firmy czy swoją działalność, bo mówię, no biurokracja jest po to, żeby ludziom służyła, nie utrudniała i to, że ktoś do mnie przyjdzie co 3 lata i będzie prosił mnie czy radę, to nie na tym to polega. Trzeba dać ludziom możliwość działania i temu służą te zmiany. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? O, proszę bardzo, pan Andrzej Gokacz. Jeżeli pan burmistrz pozwoli, panie przewodniczący, szanowni państwo i panie burmistrzu. Przede wszystkim temat był dyskutowany na komisji branżowej, jak jest gospodarka przestrzenna. Myśmy oczywiście dyskutowali problem, bo są niektóre nieruchomości, które miały już przedłużane na okres 10 lat i to powiedzmy idziemy w następne 10 lat, więc dobrze byłoby, zresztą pan burmistrz się zobowiązał, do tych ludzi podejść i kwestię rozstrzygnąć, bo jeżeli są budynki mieszkalne, to wiadomo, że tych ludzi się nie da eksmitować z tych budynków mieszkalnych, bo takie są przypadki, że budynki są ludzi, a grunt jest w dzierżawie, no tak jakoś przez ilość tam lat zostało, więc należałoby podjąć działanie i sądzę, że pan burmistrz być może przedstawi po jakimś tam okresie czasu Radzie albo Komisji informację, podjąć działania, dokonać szacunku tej nieruchomości i po prostu jest ustawa o przekształceniu w prawo własności, bo w tym przypadku będzie, i po prostu dosprzedać, czyli zbyć te nieruchomości, żeby to ludziom służyły, płacili podatki. Sądzę, że tutaj, że ten kwestia, bo tam są również na nieruchomości, które mają po 80 metrów, to jest tak, też nie przypił, nie przyłatał, szczególnie borki, stare borki mają tych nieruchomości, pani dyrektor doskonale wie. To są nie wszystkie, bo są jeszcze inne, jakby tam po prostu w międzyczasie tam państwo przejrzycie. I dobrze byłoby do tego tematu podejść, żeby po prostu w tej kadencji te kwestie rozstrzygnąć. A dlaczego to mówię? Aczkolwiek na dzień dzisiejszy przepisy prawa nie dają zasiedzenia nieruchomości przy umowie dzierżawy, ale proszę mi wierzyć, że wchodzą przepisy, które z mocy prawa przekształcają użytkowanie wieczyste w prawo własności od 1 stycznia nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. To już ta pierwsza część ustawy krajowej weszła. Tam jest 60% bonifikaty, 40% zapłaty przez 20 lat spłacania, ale to są szczegóły. I żeby się nie okazało tak, ma być dalszy etap następnych nieruchomości przekształcanie, żeby nie okazało się tak, że ustawodawca wymyśli jakiś przepis dotyczących nieruchomości będących w dzierżawie. Więc należałoby wyjść naprzeciw, stworzyć to ludziom tą możliwość, po prostu przenieść te prawa własności. I tutaj ja po prostu apeluję i proszę pana burmistrza i służby pana burmistrza o podjęcie w tym kroku działań, bo ten temat trzeba w końcu przejść, to nie można w nieskończoność po 10 lat po prostu, czy ewentualnie na raty za zgodą rady, tam jest kwestia prawna, żeby po prostu tą kwestię rozstrzygnąć. Dziękuję. Panie radny, ma pan absolutnie rację. Dążymy w tym kierunku, żeby po prostu ludzie, którzy chcą nabyć te nieruchomości, żeby je nabyli, tak jak pan mówi, albo są budynki mieszkalne, albo pawilony handlowe ktoś postawił. My go przecież też nie będziemy wyganiali, ani tego pawilonu zabierali, a ludzie chcą się rozwijać, tak? I jeżeli mają dzierżawę na 3 lata, nikt nie chce inwestować poważnych pieniędzy, no bo to jest oczywiste. Pani dyrektor już zleciłem, ona robi wstępne rozeznanie.
za pomocą, że tak powiem, naszej telewizji też apeluję do mieszkańców, którzy mają te dzierżawy, a chcieliby nabyć te nieruchomości, żeby się zgłaszali, tak, żebyśmy wiedzieli, że są zainteresowani, bo to musi być zgoda obu stron. I później, jeżeli będzie taka wola Wysokiej Rady, to będziemy to zbywali, bo oczywiście musi być zgoda Rady na zbycie każdej nieruchomości odrębnie, ale myślę, że jeżeli będzie osoba zainteresowana przecież i wycena odpowiednia, bo to też biegły wycenia, a nie my, to myślę, że Rada wyrazi taką zgodę. Oczywiście Państwo podejmiecie decyzję ostateczną, czy wyrazicie, czy nie. Ale taka będzie tendencja, Panie Radny. Proszę bardzo, Pan Radny, prawda. Panie Przewodniczący, chciałem spytać, a w jakim trybie byśmy zbywali te nieruchomości? Panie Przewodniczący, każda działka będzie wtedy rozpatrywana indywidualnie. Indywidualnie będziecie podejmowali uchwały. Jeżeli by było na przykład tryb przetargu, to będzie tryb przetargu. Jeżeli się okaże, że jest na przykład zgodnie z ustawą tryb bezprzetargowy i Rada wyrazi taką zgodę, na przykład nie można danej działki zagospodarować w inny sposób, tak jak tu mówił Pan Radny, jest na przykład taki odcinek 26 metrów kwadratowych i tam się innego nie zrobi, to wtedy Państwo zdecydujecie, czy będzie się bezprzetargowo. To decyduje Rada, nie burmistrz. Państwo zdecydujecie, w jakiej formie będzie zbycie, czy przetargowy, czy bezprzetargowy, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli można jeszcze raz. Panie Przewodniczący, problem jest taki, że z tych wypowiedzi, które były, wynika, że my w jakiś tam sposób nie chcemy tym ludziom sprzedać tych działek, czy umożliwić zakupu. Nie. To często jest właśnie odwrotnie. Umożliwienie wystawienia tej działki na sprzedaż to jednoznaczne jest z przystąpieniem do przetargu i kto da więcej, ten wtedy jest właścicielem tej działki. Dla tych ludzi często lepszym rozwiązaniem jest wynajmowanie tej działki od gminy niż przystąpienie do przetargu i nie uzyskanie prawa własności. Proszę pana, to będziemy dlatego rozpatrywali indywidualnie, natomiast te problemy, które mówię, zgłaszali się ludzie indywidualnie, że nie mieli takiej możliwości. Występowali, ówczesna chyba pani dyrektor, tak, przyjmowała to pismo i do rady szło nie to, że ludzie chcą kupić, tylko wynajęcie do 3 lat czy dzierżawa. Nie było zgodnie z ich podaniem i z ich wolą. I takie nazwiska mam nawet, bo ludzie chcieli, mówię, inwestować, rozwijać się i po pieniądze. Natomiast Rada nie musiała wyrazić zgody. To jest oczywista wola Rady. Natomiast ja bym zachęcał Radę i Państwa, żebyśmy wyrażali tę zgodę, byli mieszkańcom przyjaźni, ewentualnie zbywali, jeżeli będzie taka wola. Nikogo nie będziemy zmuszali na siłę. Jeżeli ktoś będzie wynajmować czy dzierżawić nadal, to oczywiście, jeżeli Rada wyrazi taką zgodę, to ja też taką umowę podpiszę. A jeżeli ktoś będzie chciał nabyć, to będzie miał prawo nabyć. Dziękuję bardzo. Czy jakieś uwagi jeszcze mamy? To przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli mamy jednogłośnie przyjętą uchwałę. Proszę bardzo, przechodzimy do uchwały 3.11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów części działki oznaczonej numerami 229/2 położonej w Aleksandrówce. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała o numerze roboczym 3.11. Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 229/2 położonej w Aleksandrówce. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z części działki położonej w Aleksandrówce przy ulicy Głównej oznaczonej numerem ewidencyjnym 229/2 o powierzchni 650 metrów z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 10 lat. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionych gruntów w dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega poddaniu do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. To jest kolejna uchwała, o których pan burmistrz mówił Państwu i przedstawiał tą propozycję do lat 10. Proszę bardzo, czy mamy jakieś uwagi co do uchwały? Nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Już mamy kolejną uchwałę przyjętą jednogłośnie. Proszę bardzo, uchwała 3.12. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów działki oznaczonej numerami 229/1 położonej w Aleksandrówce. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwała o numerze roboczym 312, uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów działki oznaczonej numerem 229/1 położonej w Aleksandrówce. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki położonej w Aleksandrówce przy ulicy Głównej oznaczonej numerem ewidencyjnym 229/1 o powierzchni 170 m kwadratowych z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 10 lat. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionych gruntu dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega poddaniu do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, przechodzimy. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Przepraszam. Co do uchwały nie ma. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do uchwały 3.13. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów w części działki oznaczonej numerami 3224 położonej w Kozienicach. I proszę bardzo, Panią Dyrektor. Uchwała o numerze roboczym 3.13 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów w części działki oznaczonej numerem 3224 położonej w Kozienicach. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z części działki położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 3224 o powierzchni 92 m kwadratowe z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 10 lat. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionych gruntu dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, podaniu do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, jakieś uwagi, pytania? Nie, przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, mamy za wszyscy, także przechodzimy do uchwały 3.14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów w części działki oznaczonej numerami 2523 położonej w Kozienicach. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Uchwała o numerze roboczym 3.14 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 2523 położonej w Kozienicach. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z części działki oznaczonej położonej w Kozienicach przy ulicy Sosnowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2523 o powierzchni 238 m kwadratowych z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do lat 10. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionego gruntu w dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega poddaniu do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Czyli przyjmujemy uchwałę jednogłośnie. Dziękujemy pani dyrektor. Proszę państwa, zbliżyliśmy się do punktu czwartego. A, przepraszam bardzo, tak. Czyli mamy uchwałę, proszę państwa, uchwała 3.15 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowym gminy w zakresie dożywiania. I tutaj mamy posiłek w szkole i w domu w latach 2019-2023. I proszę bardzo panią kierownik o zreferowanie. Szanowni państwo, projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Paragraf drugi. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 41/429/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 oraz uchwała nr 41/430/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania albo uwagi co do uchwały? Proszę bardzo, pan radny Kuźnar. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja chciałbym zapytać, bo tak, mieliśmy takie możliwości od marca, tak wynika z uchwały 2004 roku, też takie możliwości podwyższenia. Dopiero w tej chwili podwyższamy to kryterium. I jakie to będą mniej więcej koszty tego podwyższenia dla tych, no bo myślę, że wcześniej można było podwyższyć, ale dobrze
późno niż wcale, dlatego też chciałbym tutaj taką wiadomość, żeby społeczeństwo wiedziało, ile to będzie ewentualnie koszty, ile objętych tych osób będzie do tej pory było ewentualnie, no ile będzie objętych w dalszym ciągu. Czy ta sama ilość? To znaczy tak, jak pan pozwoli, co do tego, dlaczego nie było, to się uwolnię od odpowiedzi, bo nie byłem ani burmistrzem, ani radnym, więc to jakby nie jest moja kompetencja. Natomiast co do skutków poproszę panią kierownik. Oczywiście warto to zrobić, dlatego to proponujemy. Proszę państwa, kryteria podwyższone, jeśli chodzi o program w formie dożywiania, były podwyższone w marcu 2014 roku uchwałą, które dziś na mocy tej uchwały będą uchylone. A więc mamy program w zakresie dożywiania, który funkcjonował na lata 2014-2020 i on jeszcze do 31 grudnia funkcjonuje. I te kryteria wysokości 150%, one zostały podwyższone w 2014 roku i one obowiązują na ten moment. Z uwagi na to, że Rada Ministrów 15 października 2018 roku uchwaliła nowy program rządowy, wieloletni program rządowy na lata 2019-2023, stąd też jest projekt tej dzisiejszej uchwały. Jeśli chodzi o skutki finansowe, do tej pory w roku 2018 z pomocy w formie programu, który obowiązuje na ten moment jeszcze do 31 grudnia, z pomocy skorzystało 692 osoby. Z samych posiłków skorzystało 494 osoby, w tym 274 dzieci. Skutki finansowe na program wydajemy około 280 tysięcy rocznie i podjęcie tych uchwał daje nam możliwość na korzystanie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych gminy, zadań, które są również, trzeba podkreślić, o charakterze obowiązkowym. Z dotacja wynosi do 60% kosztów całego zadania. My w roku ubiegłym, w 2017 roku, mieliśmy z dotacji, pozyskaliśmy 160 tysięcy złotych. W tym roku również mamy dotację w wysokości 160 zł i planujemy, że w roku następnym, czyli w tych latach następnych, ta liczba osób korzystających z posiłku nie zwiększa się, bo mamy analizę, której dokonujemy, także jest na porównywalnym poziomie. Dziękujemy. Czy jakieś jeszcze zapytania? Nie. W takim razie przechodzimy pod na głosowanie uchwałą. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęcia uchwała jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały 3.16. Uchwała w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego pomoc gminy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023. I proszę bardzo panią. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program osłonowy pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzy się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 41 łamane przez 428 łamane przez 2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Paragraf 5. Podanie uchwały do publicznej wiadomości winno nastąpić poprzez ogłoszenie w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach na okres trwania programu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jakieś uwagi, pytania co do uchwały? Nie, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przegłosowana. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałbym zarządzić 10 minut przerwy. Także spotykamy się za 10 minut. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Wznawiam posiedzenie sesji obrad gminy Kozienice. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4. Interpelacja i zapytania radnych, informacje. Chciałem tutaj na wstępie powiedzieć, że pani Ewa Malec miała dwie interpelacje, tak, przesłane. Dostała odpowiedź na piśmie. I tak jak rozmawialiśmy, wszystkie interpelacje, które czy do mnie, czy do pana burmistrza, są przekazywane na piśmie i na piśmie będziecie państwo mieli na nie również odpowiedzi. Również w internecie, prawda, na BIP-ie te odpowiedzi i te pytania są zamieszczone. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie jeszcze zawrzeć głos? Proszę bardzo, radny Kuta. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. To, co przed chwilą pan przewodniczący powiedział, jest trochę tutaj, no, niezbyt dobre dla mieszkańców, którzy nie mają tej biuletynu informacji publicznej, zwłaszcza starsze osoby. One mają dość dużo czasu i chętnie słuchali tych interpelacji. Miałem już takie odgłosy, że oni by chcieli, żeby to w jakiś sposób, te interpelacje były dla nich dostępne po prostu na sesji, której chętnie słuchają i dla nich odcięcie tych informacji było dużym, no, takim nieudogodnieniem. I dlatego też powinniśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób przywrócić to, bo taka możliwość jest i myślę, że tutaj daje nam statut taką możliwość, że te odpowiedzi mogą być również udzielane. No, ustawa trochę nam to skomplikowała, ale czy chciałbym tu zapytać pana burmistrza i pana przewodniczącego, czy jakąś inną formę nie wypracować, żeby ci mieszkańcy po prostu mogli dalej korzystać. Nie wszyscy zresztą, tak jak mówię, mają internet i z tego internetu nawet nie wszyscy korzystają z tego biletynu. To jest jedna sprawa dotycząca tutaj tych zapytań, interpelacji. Natomiast druga sprawa dotyczy, ja już rozmawiałem tutaj na temat, to na razie jako interpelację nie zgłosiłem, natomiast mam zgłoszenia od mieszkańców, że jest okres zimowy, mamy dworzec autobusowy, gdzie gromadzi się młodzież i w związku z likwidacją PKS-u została im jak gdyby odebrana możliwość w oczekiwaniu na przystanku autobusowym, na dworcu autobusowym, na kolejne połączenia, czy to autobusowe, czy jakieś busy, które jeżdżą, i również skorzystanie z toalety, bo te pomieszczenia zostały zamknięte. I po prostu zwracali mi nawet mieszkańcy też, żeby w jakiś sposób nie można było przywrócić tej możliwości korzystania, zwłaszcza w okresie przynajmniej zimowym. No poza tym tych toalet jest w Kozienicach bardzo mało. Niestety, no tutaj jest kolejna prośba do pana burmistrza, żeby nad tym tematem się zastanowić, bo no, praktycznie to w mieście nie mamy takich publicznych toalet oprócz tej jednej na skwerku. A różne są sytuacje. Starsi ludzie, którzy biorą leki, nieraz takie, że potrzebują gdzieś się zwrócić, nie będą po krzakach chodzić i tak dalej korzystać, czy nawet gdy ta stacja benzynowa czy inne, żeby dojść i skorzystać, to też nie jest to mile widziane, bo po prostu nie jest się tam klientem czy w lokalu. I na ten temat właśnie chciałbym, żeby o tym pomyśleć i coś tym mieszkańcom zaoferować. Dziękuję. Jeżeli mogę na bieżąco. Co do zapytań, interpelacji, ma pan rację. Myślę, że dla mieszkańców byłoby korzystniej
możliwość wysłuchania, tak, pytania, odpowiedzi. Być może, proszę Państwa, dlatego też Pan Przewodniczący zawarł w tym punkcie informację, jeżeli to ujmiemy jako szeroki kontekst, więc pewną rozmowę, dialog możemy prowadzić w ramach informacji. Państwo jakąś informację zapytacie, jakiejś informacji udzielę i w ten sposób będziemy mogli pewne rzeczy wyjaśnić, ponieważ tak jak Pan mówił, zapytania, interpelacje zostały jakby sformalizowane na dzień dzisiejszy ustawowo i my tu nie możemy tego zmienić i taki tryb obowiązuje. Natomiast jeżeli Państwo będziecie wyrażali zgodę i chęć w ramach informacji pewne rzeczy dla mieszkańców, tak, udzielać, to będziemy w ten sposób to robili. Jeżeli się pojawi inna możliwość, czy z Państwa strony jakieś propozycje, to też myślę, że jesteśmy otwarci, bo no, jesteśmy dla mieszkańców, tak. Jeżeli jest ta możliwość zapytania i odpowiedzi bezpośrednio, to też jestem za. Co do dworca, zleciłem zarządowi mienia komunalnego przygotowanie tego dworca, rozeznanie sytuacji, żeby go udostępnić na czas zimy, jak Pan mówi. Oczywiście będziemy się starali pewnie pozyskać kogoś z Urzędu Pracy, no bo nie możemy otworzyć w ten sposób, żeby tam się dokonywała jakaś dewastacja. Ktoś musi pilnować tego, przynajmniej na okres zimowy, więc być może pozyskamy osobę z Urzędu Pracy, która by się tym zajmowała. Co do toalet, ma Pan rację, możemy porozmawiać, jeżeli Państwo macie propozycję lokalizacji, też możemy. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście jest osoba, jak Pan mówi, starsza, często leki do tego zmuszają, to też zapraszamy do korzystania nawet w urzędzie. Mamy tutaj w obiektach publicznych toalety. Jeżeli ktoś chce, może przyjść. Nikogo nie wygonimy. Ubikacje są otwarte, więc też może być taka ewentualność i jeżeli mieszkaniec ma taką potrzebę, może przyjść. Proszę bardzo, pani Ewa Malec. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałabym wrócić do tego, co mówił tutaj Radny Kuźniar i rzeczywiście również poprzeć tę opinię, którą Radny Kuźniar wyraził w sprawie punktu interpelacje, dlatego że rzeczywiście mieszkańcy bardzo często tylko dla tego punktu w większości oglądają obrady naszej sesji i jest to dla nich bardzo ważne, aby mówić o sprawach bieżących, ponieważ zwracają się do nas z pytaniami, które my przedstawiamy tutaj na sesji. I w tym momencie również jest to jakby troszkę kontrola naszej pracy przez mieszkańca, czy ten radny realizuje prawda, swoje obowiązki. Natomiast przepisy prawa nakazują rzeczywiście składanie interpelacji pisemnych, ale one nie zakazują mówienia o tych interpelacjach na sesji. I uważam, że nie zakazują także choćby odczytania tych interpelacji, które przygotował radny w formie pisemnej, a następnie chociażby na kolejnej sesji odpowiedzi na te interpelacje. Ja zdaję sobie sprawę, że czasami może być ich tak dużo, że Pan Przewodniczący, no by tu może bardzo długo trwało, ale chociażby pogrupować w jakieś tematycznie te odpowiedzi na interpelacje pisemne i po prostu skomentować je w którymś z punktów obrad sesji. Dziękuję. Ma Pani rację. Być może zastanowimy się nad tym rozwiązaniem, czy by było do przyjęcia, bo mamy takie opinie też, że jest forma pisemna jako zastrzeżona i nie powinno być w żadnej innej na chwilę obecną. Być może też ustawodawca zauważy pewne problemy i zmieni to, tak? Bo to by było najwygodniejsze dla nas. Ja mówię, jestem otwarty jak najbardziej za, jeżeli przyjmiemy pewną formułę współpracy. Być może też wystąpię do wojewody jako organu nadzoru, żeby zajął takie stanowisko, czy też możemy w formie ustnej dodatkowo, tak, przedstawiać to na sesji. Być może się do tego jakaś interpretacja pojawi ze strony organu nadzoru, więc będziemy mogli wtedy spokojnie obradować i będziemy dążyli w tym kierunku, żeby w miarę możliwości odpowiadać na bieżąco, tak żeby mieszkańcy obserwujący naszą sesję mieli informacje na bieżąco. W tym kierunku będziemy zmierzali. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Matera. Szanowni Państwo, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, chciałbym tutaj się odnieść do tego w taki sposób. Czy nie byłoby takiej możliwości tutaj, taki ukłon też w stronę Kroniki Kozienickiej, bo być może te interpelacje składane na piśmie Kronika Kozienicka mogłaby odczytywać. Dostępne są też nasze zdjęcia, więc można wlepić zdjęcie danego radnego, który daną interpelację składał. Będzie widoczne, kto ją złożył. Ludzie mają to zobrazowane, a później udzielenie odpowiedzi przez burmistrza. Jeżeli będzie to forma pisemna, też mogłaby być odczytana przez Kronikę Kozienicką po zakończeniu naszej sesji. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Gogacz.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Fakt jest faktem, że przepisy ustawy nakładają obowiązek pisemny na interpelację, bo to jest faktem bezspornym, nowelizacja, ale czytając artykuł 41 naszego statutu, podpunkt 4 mówi, interpelacja składa się w formie pisemnej lub ustnej przewodniczącemu Rady. Ale pan ma nie tekst jednolity, zmieniliście to w nowym statucie, że zgodnie z ustawą. A przepraszam, to jeżeli tak, to... To był stary zapis, panie radny, tak. Jeżeli to jest, to ja przepraszam, bo ja taki tekst dostaliśmy. My, jak pan wie, statut jako akt niższego rzędu nie może być niezgodny z ustawą, więc też by było. Inną kwestię. Oczywiście, że on nie może być, panie burmistrzu, zgodny z ustawą, ale bynajmniej on daje, ja miałem to w innym kierunku powiedzieć, jakiś kierunek do pana wojewody, nawet na powiedzmy wiem, na dyskusję opinię, jako. Na dyskusję, tak. Że jednak ta społeczność, mimo że ustawodawca przyjął, również sobie życzy taką czy inną formę. Jest to jak gdyby wskazanie do pana burmistrza, żeby po prostu występując do wojewody, że taka jest wola rady, bądź podjęcie jakiejś uchwały intencyjnej zastanowienia się w tym kierunku, że po prostu jednak mimo, że ustawodawca, ale ta społeczność sobie po prostu życzy po prostu to, że publikacja w BIP-ie to wynika z przepisu, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale być może to po prostu faktycznie, bo wielu ludzi pyta, wielu ludzi się tym interesuje, co się stało, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ma pan rację, myślę, że w nowym roku wystąpimy z taką propozycją do pana wojewody o zajęcie stanowiska. I jak mówię, ja jestem jak najbardziej otwarty na rozmowę, na dyskusję, dlatego jak najbardziej tak. Proszę bardzo, pan Edward Burkowski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja wiem, że Pan Starosta nas ogląda zawsze każdą sesję. W związku z tym chciałbym Pana Starostę zapytać, czy pisma, które otrzymuje, w terminie odpisuje. Ponieważ 22.10.2018 roku gmina wystosowała pismo do Pana Starosty, do tej pory nie ma odpowiedzi, a dotyczy bardzo ważnej sprawy, czyli modernizacji parkingu między ulicą Warszawską a wjazdem do Zespołu Szkół Zawodowych. Proszę Państwa, na każdym jednym spotkaniu Komitetu Osiedlowego mieszkańcy ulicy Krasickiego się dopominają, żeby po pierwsze ten parking zmodernizować, po drugie, żeby jakiś porządek tam był. W związku z tym ja również się zwróciłem do Pana Burmistrza poprzedniego właśnie w tym temacie, będąc w komisji, którą powołał pan starosta odnośnie instalowania progów zwalniających na ulicy Kazimiery Gruszyńskiej i Krasickiego, komisja jednoznacznie stwierdziła, przy modernizacji tego parkingu zwiększa się ilość miejsc parkingowych o 50. Państwo doskonale wiedzą, jakie problemy mają mieszkańcy Kazimiery Gruszyńskiej, jak również parkingu przy ulicy Krasickiego. Do tej pory tyle lat, cisza, po prostu nie ma. Przecież to jest w gestii pana starosty. Dla dobra jego szkoły, bo szkoła podlega pod pana starostę, dla dobra pana dyrektora, bo ciągle są te same problemy. Samochodów za dużo jeździ tą ulicą Gruszyńską. Parkingi są zastawiane przy ulicy Krasickiego. Ja uważam, że może pan starosta raczej odpisać do gminy, odpowiedzieć na to pismo, bardzo ważne pismo dotyczące jego szkoły. Jego szkoły. Ja bym bardzo prosił, panie starosto, jednak obliguje to pana terminy odpisywania na pisma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz. Przepraszam, jeszcze nie odpowiedziałem panu przewodniczącemu Materze. Oczywiście słuszna uwaga, jeżeli technicznie będzie to możliwe, ja się zwrócę wtedy o realizację pana wniosku i także upublicznianie interpretacji w Krońce Kozińskiej. To sprawdzę, jakie są techniczne możliwości, bo nie chcę powiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy na chwilę obecną, ale pomysł jak najbardziej sensowny. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze, proszę bardzo, panie Wymalec. Ja jeszcze, panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałabym się odnieść do sposobu procedowania uchwał na dzisiejszej sesji i być może taki wniosek, jednak te opinie, które wypracowane podczas prac komisji, w jakiś sposób może przed sesją z przewodniczącymi czy omawiać, czy w jakiś sposób zapoznać radnych, dlatego że no, komisje są powołane do tego, aby wypracowywać wnioski i opinie, aby opinie... I w momencie, kiedy nie ma możliwości zgłoszenia poprawki, czy ta procedura na to nie pozwala, wydaje mi się, że jednak radni mogliby odnieść się do tej poprawki,
poprawki mieć taką możliwość. Dlatego no, zwróciłabym tu uwagę na to, żeby jednak no, w jakiś sposób przemyśleć wyniki prac komisji pod uwagę i można było radnych z tymi wnioskami zapoznać. To jest przemyślenie, wniosek na przyszłość, żeby ewentualnie po prostu no, uszanować to, co radni na komisjach wypracowują. Dziękuję bardzo. Pani radna, wnioski są do zapoznania. Każdy radny ma protokół przed sesją z komisji. Może sobie przeczytać, może przyjść na sesję, więc, znaczy na komisję, przepraszam, też zgodnie ze statutem, tak? Nie głosuje wtedy, ale bierze udział, ma informacje pełne. Będziemy się starali jednak kierować w większości uchwały nie do wszystkich komisji, tylko do branżowych. Oczywiście będą takie, które będziemy omawiali wszystkie, bo nie ma sensu, żeby na wszystkie uchwały wszyscy procedowali, bo to wtedy jest jedna komisja, po co nam branżowe? Wtedy jedną powołajmy, 20 członków, jeden przewodniczący i zamiast 7 razy wszystko omawiać, to będziemy te. Jeżeli są wnioski, państwo i tak jako rada decydujecie, tak jak przewodniczący mówi, on informował o stanowisku, jakie miał z protokołów, jaka było stanowisko komisji, tak jak poinformował Komisja Budownictwa, wnioskowała do 30 czerwca w tej jednej uchwale, tak? W innych informował ten i państwo informacje mieliście o stanowisku komisji, nawet od przewodniczącego. Jeżeli nie, to mówię, można się zapoznać z protokołami z komisji, wszystko jest jawne, wszystko jest do wglądu, natomiast nie ma sensu wszystko na nowo tutaj omawiać i z drugiej strony jeszcze raz to, co na komisji było przepracowywane, jeszcze raz dyskutować, aczkolwiek będziecie jako radni decydowali. Natomiast nas jakby też obliguje sprawność i efektywność, bo tak jak mówię, spotkałem się i w trakcie kampanii, i w trakcie, że tak powiem, funkcjonowania jako mieszkaniec, że to są dyskusje o niczym, że ludzie siedzą wielogodzinnie, tak jak było do tej pory, i nic z tego nie wynika, że to co my robimy, co robicie radni jako na komisjach, tak? Jak 10 razy to samo się pytacie i 10 razy to samo dyskutujemy. Owszem, dyskusja jest potrzebna, bo na tym też polega demokracja. Państwo wydajecie swoje opinie, komisja branżowa będzie przedstawiała swoje stanowisko w danej uchwale, a państwo jako rada będziecie decydowali, tak? Bo nie komisja decyduje, tylko rada in gremio. Dlatego mówię, będziemy sobie dopracowywać pewne zmiany sposobu pracy, zgodnie też z nowym statutem. Panie burmistrzu, zgadzam się z tym, że do zapoznania jest protokół z komisji. W takim razie przyjmuję to do wiadomości, natomiast stawiam taki wniosek, aby przed sesją zawsze protokół z komisji był podpisany przez osobę właściwą, czyli przewodniczącego prowadzącego komisję, aby to był dokument wiarygodny. Tylko my nie mamy narzędzi do zmuszenia przewodniczącego do podpisu. Jeżeli taki pani ma wniosek, rada może tak oczywiście wnioskować, natomiast to już jest jakby kwestia i pewnej rzetelności przewodniczącego, jeżeli będzie chciał. Będziemy się starali tak, żeby dokument był gotowy, żeby przewodniczący mógł podpisać, jeżeli będzie widział taką potrzebę i wolę, oczywiście. Proszę bardzo, pan radny Zając. Chciałem troszkę odnieść do tego, bo na pewno mieszkańcy tych 5 bloków i przyległych ulic no z tym zjazdem, bo od pewnego czasu pojawia się postulat, szczególnie mieszkańców ulicy Gruszczyńskiej, żeby zamknąć tą ulicę dla ruchu, no bo mają za głośno i tak dalej. Proponują też, żeby z tego parkingu przy Gruszczyńskiej wjeżdżać na Warszawską. To na pewno i pana burmistrza nie ominie rozpatrywanie tej organizacji ruchu, tylko jakbyście tak chcieli zrobić, żeby połączyć Warszawską z tym parkingiem, bo teraz nie ma wjazdu od strony warszawskiej, to na pewno trzeba robić światła, bo my już z tej szkoły bardzo często o 2, o 3 jest naprawdę trudno wyjechać, a słabsi kierowcy to przychodzą do mnie i mówią właśnie, dlaczego nie otwieram bramy na parking od Gruszczyńskiej. No ja znam po prostu opinię mieszkańców Gruszczyńskiej, że jeszcze teraz tam tyle jeździ, a jak ja bym otworzył, bo niektórym słabym kierowcom mówi, łatwiej mi dojechać do Światy i włączyć się do ruchu na Warszawskiej niż tu. To jest naprawdę problem skomplikowany i proszę państwa, no
Ja już uczniów to tylko za moim zezwoleniem mieszkańcy internatu stoją na tych wewnętrznych parkingach, ale samych pracowników jest 130, więc około 100 samochodów jest wewnątrz i musi tutaj wyjechać. No także problem jest skomplikowany i mówię, że trzeba go bardzo podejść do tego tematu rozważnie, bo teraz naprawdę bez tego parkingu na ulicy Krasickiego, to tragedia by była. Moi uczniowie tam stoją. Ja ich proszę, nie stawajcie pod blokami, tylko wzdłuż boiska, ale on już jest nieraz do końca zapchany. Także jak będziemy to, na pewno będziemy to rozważać, omawiać i najlepsze rozwiązanie, mówię, trzeba będzie wybrać. No wybrać coś tam, bo ja wiem, tędy koło mnie niech nie jeżdżą. Niech jeżdżą drugą, bohaterów. A zaraz chwilę pan przewodniczący powie, a dlaczego koło mnie jeżdżą? Mówię o panu materze. Ma pan rację, panie radny. Natomiast tak jak mówił pan radny Pułkowski, jakby pewna inicjatywa też należy do starosty, jeżeli jest to parking powiatowy, to pewne inwestycje powinien poczynić parking, powiat, a część możemy my wspomóc. Oczywiście też mieszkańcy ulicy Gruszczyńskiej tam, tak jak pan mówił, składają pewne wnioski, tak, o ograniczenia prędkości, czyli tam po tych, powiedzmy, leżących policjantów. To chyba było nawet na poprzedniej radzie, w sensie kadencji poprzedniej i będziemy, myślę, to analizowali w tym roku 2019. Co prawda nie ma tego w budżecie, no ale pewne działania trzeba podjąć, bo problem narasta. Oczywiście jest problem z terenem, tak, bo przede wszystkim nie ma tego terenu, natomiast liczba samochodów rośnie, tym bardziej, że spora grupa uczniów dojeżdża, bo jest problem po upadku PKS-u z dojazdem i spora grupa też dojeżdża autami do szkół średnich, bo są osoby przecież, które mają prawa jazdy. Więc liczymy też na pana pomoc i dobre wskazówki w tym zakresie. No i oczywiście na działanie powiatu kozienickiego w tym zakresie także. A my będziemy starali się rozwiązywać to w miarę potrzeb i możliwości. Proszę bardzo, pan radny Pułkowski. Panie burmistrzu, ja uczestniczyłem w tej komisji powołanej przez starostę również i z policji przedstawiciel był. Panie dyrektorze, jednoznacznie, bardzo długośmy tam dyskutowali, jak to rozwiązać ten problem. Pierwsze co, progi zwalniające, gdzie powstał komitet na Kazimiery Gruszyńskiej odnośnie uregulowania tego ruchu. Została podjęta decyzja, progi zwalniające, 5 tych progów. I również komisja jednogłośnie zaakceptowała, żeby ten parking rozbudować. Tak jak powiedziałem, 50 dodatkowych miejsc. To, co pan burmistrz powiedział, nawet i w poprzedniej radzie również taka propozycja była, gdzie my zadeklarowaliśmy 50/50 koszty budowy czy rozbudowy, modernizacji tego parkingu. Na pewno by to rozwiązało, bo tam naprawdę by 100 aut spokojnie by sobie stanęło. Kwestia jest tylko tego, żeby po prostu na wiosnę te progi zainstalować. Teraz nie ma sensu. Jest to kwestia, powiedzmy, 2 miesięcy. I tyle. Mieszkańcy zaakceptowali to rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Ja tylko może, przepraszam, dodam słówko. Tam jeszcze można rozważyć też, panie dyrektorze, ten parking nad jeziorem, tak? Tam niby jest teraz jako zielony, ludzie nie wstają, nie lubią chyba, nie są przyzwyczajeni, ale być może trzeba będzie też tam ruch skierować częściowo, bo tak wszyscy stoją wzdłuż, że tak powiem, ulicy też, jak do Urzędu Pracy się jedzie, czy do Armiru. Natomiast po prawej stronie, jadąc jakby od strony ośrodka, jest cały parking zielony, duży. Tam też można wjechać, tak? To jest parę metrów na bok, więc też jest kwestia jakiejś przyzwyczajenia i wygody. Być może trzeba będzie po prostu, że tak powiem, część ludzi zmienić zwyczaje, tak? Trochę edukować, żeby zjeżdżali tam. Natomiast rozwiązanie trzeba rozważyć różne, tak jak pan mówi, żeby to sprzyjało i tym, którzy tam mieszkają, bo o nich też musimy zadbać, ale także tych, którzy przyjeżdżają i korzystają ze szkoły, czy z Urzędu Pracy, czy rolnicy odwiedzający Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będziemy, myślę, działali, tylko mówię, potrzeba też działania ze strony powiatu, bo jest to ich parking, nie będziemy, że tak powiem, wszystkiego robili za powiat. Też teraz jak będą
prace na drodze krajowej. Wiadomo, że gdzieś to musi być puszczone. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś... Proszę bardzo, przewodniczący Matera. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj nadmienić, że oprócz tego, o czym powiedziałem z Kroniką Kozińską, no mam nadzieję, że to rozwiązanie będzie realne do wykonania. Na dzisiejszej sesji chciałbym złożyć 5 interpelacji. Tutaj nie będę ich czytał, ponieważ no, tak jak została przyjęta ta forma na piśmie, tak przy tym pozostańmy, jednak nadmienię, czego dotyczą. Pierwsza interpelacja dotyczy dodatku do biuletynu informacyjnego Nasz Powiat. Dotyczy to naszej gminy. Chodzi o to, jakie są koszty związane z wydawaniem tego miesięcznika, chociaż zdarzało się, że wydawany był częściej. Czy można zmienić formę na formę kwartalnika i tak dalej, i tak dalej. Druga interpelacja dotyczy postoju taksówek, który został przeniesiony, być może nawet nie wszyscy wiedzą, został przeniesiony na dworzec przy ulicy Kochanowskiego. No i stare miejsce pozostaje kością niezgody wśród kierowców i taksówkarzy, a nowe miejsce nie spełnia oczekiwań taksówkarzy, dlatego warto się pochylić nad tym problemem. Kolejna sprawa dotyczy ulicy Batalionów Chłopskich, zarówno ruchu pieszych, jak i problemu z parkowaniem. Wiemy, że miejsca parkingowe są wąskie, trudno się tam parkuje, dlatego moją propozycją jest wprowadzenie parkowania skośnego, o ile jest to możliwe, oraz wprowadzenie strefy zamieszkania, która raz, że spowolni ruch do 20 na godzinę, co też byłoby tam mile widziane, bo nieraz jesteśmy świadkami przekraczania dozwolonej prędkości na tym terenie, a dwa, rozwiąże problem pieszych, którzy i tak nie korzystają w większości z przejść dla pieszych, dlatego zamiast im utrudniać i nakładać na nich mandaty, lepiej tutaj zorganizować ruch dogodnie dla nich. Kolejna sprawa dotyczy monitoringu miejskiego. Nie wiemy, ile jest kamer, czy są czynne, jaka jest ich jakość, jaka jest jakość obrazu z tych kamer. Dlatego tutaj wnioskujemy o inteligentny system monitoringu miejskiego. I tutaj pada też pytanie o to, czy będzie zawarta realizacja tego monitoringu miejskiego w budżecie na rok 2019, czy będzie zamieszczony chociaż sam projekt techniczny tego przedsięwzięcia. No i ostatnia kwestia dotyczy bezpieczeństwa na drogach krajowych w obrębie gminy Kozienice. Mianowicie chodzi o to, czy będzie istniała możliwość wykonania jasnego doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie gminy Kozienice na drogach krajowych 48 i 79, ze względu na to, że no, widoczność no, moim zdaniem przynajmniej jest słaba i to nie dotyczy tylko samego przejścia, ale i okolicy tego przejścia, ponieważ pieszy, który wchodzi na jezdnię, no, im wcześniej go dostrzeżemy, tym lepiej i bezpieczniej z pewnością. Dwa, czy w obrębie Kozienic, gminy Kozienica, ale tutaj wyszczególniłem kilka miejsc, są to najczęściej przejścia dla pieszych prowadzące do szkół. Czy można tam zainstalować tak zwane inteligentne przejścia dla pieszych? Chciałbym, żeby ta kwestia została, żeby pan burmistrz ustosunkował się do tych kwestii. Jeszcze chciałbym uzyskać informację, na jakim etapie jest realizacja budowy sali przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach. Dziękuję. No i tym sposobem zrealizowaliśmy postulat pani radnej Malet, że można interpretację odczytać, więc występujemy z tym. Ja rozumiem, że ten ostatni to był wniosek, tak, o salę, bo to nie była interpelacja, przepraszam. To była prośba o udzielenie informacji. No rozumiem. Sala w Trójce, proszę państwa, może stan za stany. Podpisana była umowa na ponad 80 tysięcy złotych na przygotowanie projektu. Projekt w zasadzie był skończony. Kosztorys chyba około 8 milionów wyszedł. Znając specyfikę kozińskich przetargów, to pewnie by było 10 po przetargu. Jest to zdecydowanie za dużo. Tym bardziej, że ta sala wcale nie jest większa od sali na przykład, która była realizowana w Brzuzie. Oczywiście z dyrektorem i z panem burmistrzem Pułkowskim odwiedziliśmy trochę sal, sprawdziliśmy też koncepcję i projekt, który był realizowany. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu pewnych zmian, które mają służyć mieszkańcom, bo to ma być przede wszystkim sala gimnastyczna dla uczniów i dla mieszkańców.
Natomiast nie ma być pompowane koszty po to, żeby tylko był projekt i żeby leżał kolejny projekt na półce, tak jak leży projekt żłobka czy przedszkola od 10 lat. Będziemy wprowadzali zmiany. Prowadziliśmy z wykonawcą pewne negocjacje, więc ponieważ on już, jak wiadomo, projekt prawie skończył. Dopłacimy prawdopodobnie kwestie jakieś 20 tysięcy. Rozliczymy to, co wziął teraz, wprowadzi niezbędne zmiany i myślę, że 2-3 miliony zaoszczędzimy na samym kosztorysie. Natomiast liczę też, że po przetargu będzie jeszcze taniej. Nie wiem, czy się wyrobimy ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, bo będziemy chcieli go złożyć. Natomiast w zeszłym roku nabór był w lutym. Jeżeli nabór będzie teraz w lutym, to oczywiście będzie problem ze zdążeniem, ze zmianą projektową plus pozwoleniem. Ale będziemy się starali, mamy rozmowy na początku stycznia z wykonawcą o przyspieszenie terminu realizacji tych zmian. Chcemy, żeby ta sala była wyższa niż była planowana, żeby była, no że tak powiem, jej funkcja sportowa była przede wszystkim uwypuklona i temu ma służyć, natomiast inne dodatki, które tam były, typu winda, inne rzeczy, typu sala konferencyjna dla dyrekcji czy inne, z tego będziemy rezygnowali, bo do różnych akademii czy zebrań mogą być wykorzystywane nawet stara sala gimnastyczna. Tak na przykład funkcjonuje to i w Brzuzie, w Głowaczowie, gdzie mniejsza sala gimnastyczna jest wykorzystywana do akademii, do spotkań, do zebrań, natomiast duża hala jest wykorzystywana do działań sportowych i będziemy w tym temacie realizowali tą umowę, podpiszemy aneks i będziemy chcieli przystąpić do realizacji tej sali. Oczywiście za akceptacją Wysokiej Rady, bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo wiecie, jak mówiłem, kosztorys jest 8, a w budżecie jest 1,5 miliona, więc też będziemy musieli rozważyć kwestie finansowe. Przepraszam, panie Ewo, pan radny Molenda. Tutaj. Chciałem zapytać o ten billboard, o konstrukcję tego billboardu przy CKA. To było już za poprzedniego burmistrza, konstrukcja została, billboard został zdjęty. Jakie są koszty i czy to było zasadne według pana burmistrza? Proszę państwa, no według mnie było to niezasadne. Koszt jest prawie 1900 zł miesięcznie. Umowa, jak miałem od pana dyrektora informację, miała być też zawarta na rok 19, więc z tego w ogóle zrezygnowaliśmy. Natomiast umowa nie zawierała możliwości jej wypowiedzenia. Z chwilą, jak zostałem burmistrzem, przeanalizowaliśmy to i udało się ją rozwiązać za porozumieniem stron, więc grudzień też zaoszczędziliśmy. Bo to bez sensu, to rocznie wychodzi kilkadziesiąt tysięcy, a to nic nie daje. Konstrukcja będzie zabrana, natomiast my za to już nie płacimy i to jest najważniejsze, bo mówię, to są jakby wyrzucone pieniądze w błoto. Proszę bardzo, pani radna Malec. Panie burmistrzu, poprosiłabym o informację dotyczącą podwyżek dla nauczycieli, ponieważ wiem, że w budżecie państwa są pieniądze na to przeznaczone. Pani minister mówi o tym, że od 1 stycznia. Czy są jakieś wytyczne i informacje na ten temat? Kiedy mogłaby nastąpić wypłata tych podwyżek? Dziękuję. Pani Malec, może ja się odniosę do tej kwestii, bo tu jestem też nauczycielem. Powiem tak, pani minister, że tak powiem, w ostatnich latach wiele rzeczy różnych nam tutaj mówiła i obiecywała. Co do środków przeznaczonych, z tego co się orientuję, to nie ma jeszcze żadnych, tak naprawdę nie wpłynęło. Natomiast no, jeżeli tylko takie będziemy mieli, to ja na pewno będę wiedział o tym pierwszy, jako sam zainteresowany taką podwyżką. Dobrze? Ja myślałem, że pan przewodniczący powie im szybciej, tym lepiej jako nauczyciel, ale proszę państwa, tak jak pan przewodniczący mówi, jeżeli będą pieniądze, zwiększona subwencja, będą też odpowiednie przepisy, no to my będziemy musieli podnieść, tak, zgodnie z ustawą i jak znam życie, jeszcze będziemy musieli dołożyć pewnie. I to też będzie państwa decyzja jako radnych, tak, bo, no bo wy kształtujecie budżet w dużej mierze, decydujecie o nim, więc będziemy musieli się ustosunkować, jeżeli będzie, mówię, decyzja taka, że podwyżki będą i wpłynie ta zwiększona subwencja, to będziemy oczywiście wypłacać z chwilą, kiedy ją otrzymamy. Wtedy przy głosowaniu tylko ten zielony guzik. Pan radny Ogórek. Szanowny panie burmistrzu, szanowna rado, chciałbym zapytać, czy organizacja Sylwestra w tym roku będzie przebiegała tak jak latami poprzednimi, czy będą jakieś zmiany może? Proszę państwa, z Sylwestrem też, tak jak mówię, mamy pewien stan zastany. Przyszliśmy, prawda, pod koniec listopada, rada się kształtowała jeszcze początek grudnia.
nie było żadnych podpisanych umów, tak? Koszt Sylwestra to jest tak, że tak powiem, biednie na 30 tysięcy. Zastanawiałem się, czy rezygnować, czy nie, bo no bo mówię, to są dość duże pieniądze, jak za 2-3 godziny zabawy. Jak Państwo widzieliście, z pewnych względów zrezygnowaliśmy z fajerwerków. Pewna firma wstępnie chciała podjąć się pokazu laserów, natomiast ponieważ jest to termin późny, no firma też jakby poczuła interesy, chciałaby dużo za dużo, tam około 20 tysięcy za same lasery, więc z tego zrezygnujemy. Sylwester będzie jakieś, czyli muzyka, zabezpieczenie terenu, sprzątanie, będzie jakieś konfety w dużo niższej cenie, ale też podejrzewam, że między 20 a 30 tysięcy będzie kosztował. Natomiast mówię, będziemy to robili, starali się zrobić w sposób jakiś rozważny, bo no nie mam zamiaru płacić za same lasery 20-25 tysięcy plus obsługa, to by było około 50. No to jest troszkę za dużo, tak? Nawet jak na Kozienicę za 2-3 godziny zabawy, no ale takie są koszty. Około 300 tysięcy kosztuje taka zabawa sylwestrowa w dotychczasowym wydaniu, tak to ujmę. Więc może laserów nie być, przepraszam też mieszkańców, jeżeli, bo tak poszła informacja na plakacie, jeżeli się firma wycofa, więc będzie coś zastępczego, ale najważniejsza jest nasza obecność i dobra zabawa. Proszę bardzo, czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski. I tutaj proszę Państwa, gdzie ja tutaj to miałem? Proszę Państwa, w wolnych wnioskach tutaj do mnie na ręce wpłynął wniosek o budowę drogi na osiedlu Borki. Ja tą informację, ten wniosek przekazałem panu burmistrzowi technicznemu, także tutaj będzie on, myślę, że rozpatrywany. Czy Państwo jakieś... Słucham? Chodzi o tą drogę na Borka, która jest za torami, tak? Ona za torami do mieszkańców tam, prawda? Także tutaj myślę, że tutaj będziemy mieli gdzieś tam... Czy jakieś wnioski jeszcze? My przedstawimy stan obecny, natomiast Państwo będziecie podejmowali decyzję, tak? Wspólnie, no bo tej inwestycji w budżecie nie ma na rok 19, więc no będziemy się ustosunkowali, tak? Jakieś wnioski? Proszę bardzo, pan radny. Znaczy, jeżeli chodzi o wolne wnioski, tutaj chciałbym zaproponować, o ile jest to oczywiście w ogóle możliwe, żeby nasze interpelacje, skoro mają być składane na piśmie, pytanie, czy pismo możemy interpretować jako zapisaną kartkę papieru, czy formę elektroniczną, prawda? Dlatego wniosek taki o udostępnienie możliwości składania interpelacji drogą elektroniczną. To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, że na piśmie tą formę pisemną określa kodeks, to jest jednak pismo, czyli może być wydruk komputerowy pisma, ale podpis musi być, więc musi być w formie pisemnej. Chyba, że jest to w formie elektronicznej z podpisem, tak, elektronicznym kwalifikowanym, to wtedy jest jako pismo. Tak. Natomiast mówię, może wstrzymajmy się z decyzjami, jak wystąpimy do pana wojewody, bo myślę, że ta forma złożenia na piśmie i odczytania, ewentualnie streszczenia przez radnego swojej interpelacji byłaby jak najbardziej właściwa. Jeżeli pan wojewoda nie będzie widział przeciwwskazań, to myślę, że Wysoka Rada przychyli się do takiego sposobu procedowania tego punktu. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś wnioski? Nie, w takim razie... Proszę Państwa, zamykam obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej w Kozienicach. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zakończyły się. Proszę Państwa, złożymy mieszkańcom życzenia noworoczne, szczęśliwego nowego roku, dużo sił, energii na ten 2019. Prosimy też Państwa o taką postawę obywatelską, o włączanie się w nasze działania, bo jesteśmy od tego, żeby realizować Państwa projekty, Państwa pomysły, żebyśmy wspólnie osiągali jakieś cele i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję serdecznie.